Dzisiaj wyjechał, ale się martwię. Sobota! To dobry dzień! Piątek jest złym dniem, a sobota to dobry, da sobie radę. To dobrze, dobrze, bo ona tutaj potrzebna, a nie tam. Co ona tam w mieście znajdzie? Do czego? Co ona tam będzie robiła? Kto jej tam wyjaśni cokolwiek, no? A jak jechała, to padało? No, pokropiło. O, to dobry znak, wróci! I szybko wróci, dobry znak. Ha, to dobrze, 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 a, ale nic jej nie grozi. Nie bój się, nic jej nie grozi. To mądra dziewczyna. Da sobie radę. Zatroszczy się o siebie. Nie martw się. O, siedzi wygodnie? Siedzi. O, zaraz dotknę, tylko niech nie wrzeszczy. O, kołtuny. Ktoś zauroczył. A kto? A kto? A skąd ja wiem? Mało to ludzi złych? Ale można... Można odczynić? Można. Zapalę lampę. O, o, zgasła. Zaraz. I wyliżę. A jak przyjdzie do domu, niech wywietrzy cały dom. Jeszcze dam ziółka do kąpieli. Tu ziółka do kąpieli i 50 zł. A, kołtuny we włosach. Wyczeszę, pójdzie do domu i wyczeszę. Wyczeszę. Dobrze.
Ranek jest najgorszy. Budzę się sam w wielkim łóżku i już muszę wstać. I od razu problem, żeby nie z lewej. Najpierw myję twarz, żeby mieć pewność, że nic nie wyskoczyło. Zęby. I sprawdzam, bo krwawiące dziąsła mogą zwiastować śmierć kogoś bliskiego. Potem się ubieram. Zrzucam piżamę, żeby nie łazić po domu jak po szpitalu. Choroba może zauważyć i może się przyplątać. I nalewam wody do miski, żeby umyć nogi, zanim wyjdę do ludzi. Nogi myję na wszelki wypadek. Jakby mi co przyszło umrzeć, żeby potem mnie we wsi po pogrzebie nie obgadali. I jak w zegarku. Woda na herbatę się już gotuje, więc budzę Zosię. Krakre, kri, kro, krukry, krakre, kri, kro, krukry. No, halo, cześć. Powiedz, jak tam nasze sprawy? Tak, no, super, kochany jesteś. Nie, no, naprawdę, dziękuję. Tak? W sumie w porządku. Wiesz co, no, przynajmniej odpocznę od tego całego wariactwa, nie? O, Rosik. A. Na szczęście. Albo i nie odpocznę. Muszę kończyć, pa. Dzień dobry. No, witaj, 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 witaj. Zaraz, rozgość się, zaraz zaczniemy wszystko od początku. Nie skakuj na scenę, szybciutko. O, jest. Okulary. No. Tak, 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 tak. Dziady. Proszę, Adam Mickiewicz, strona 27. I proszę cię bardzo, to lecimy, tak? Już. Co to jest? To są twoje buty? No tak. Moja kochana. W teatrze obowiązują pewne zasady. Jedna z nich mówi, że nie wolno wchodzić w prywatnym obuwiu na scenę, więc proszę cię, natychmiast zdejmij te buty. I na scenę. I nie wejdź z lewej. Bardzo dobrze. No, zaczynamy, zaczynamy. Strona 27. To będzie początek tego przedstawienia. Od świeco niedobra. Dziewice? Tak. Dziewica. Coś nie tak? Nie, w porządku. No to już, już, już. Świeco niedobra. Świeco niedobra, właśnie pora była zgasnąć i nie mogłam doczytać, czyż podobna zasnąć. Waleryjo, Gustawie, anielski Gustawie. Bardzo, bardzo, bardzo ładnie.
A teraz zacznij czytać to jeszcze raz od początku i staraj się czytać to wolno, korzystając, że tak powiem, z interpunkcji. Pan Adam Mickiewicz napisał ten dramat dosyć dawno, ale używał z pełną świadomością wykrzyknij co? Kuf. Bardzo dobrze. Już, już. Proszę. Świeco niedobra. Właśnie pora była zgasnąć. Tak. I nie mogłam doczytać, czyż podobna zasnąć? Wiesz, już dużo, dużo, dużo lepiej. Świeco niedobra! Świeco niedobra! Właśnie pora była zgasnąć! I nie mogłam doczytać, czyż tak. podobna tak. zasnąć? Tak, tak, tak. Valerio, Gustawie! Tak. Anielski Gustawie! Tak. Ach, tak mi często śniło się na jawie! Tak jest! Cholera. Jeszcze tutaj? A no jakoś tak. Czas mam. Pomyślałem, zajdę, zobaczę, co u sąsiada słychać, nie? Tego. A sąsiad, widzę, ty wietrzy. Fajnie, dobrze. Pogoda ładna, warto, nie? Nie to, co ten nasz, ten sołtys zasrany, nie? No. A co z sołtysem? A daj pan spokój, sąsiad. Zośka jest? Nie ma. A, szkoda. Szkoda. No, albo sołtys taki, nie? Guślarz jeden. Przyjdziesz pan do takiego porozmawiać, a ten wieczorem już leci do tej odczyniać. No. A czego to takiemu zazdrościć można? No. Ojciec to dobrze o nim mówi, że to cep jest. Twój ojciec może w przesądy nie wierzy. Ale matka to wam zawsze przy wózku czerwoną wstążkę wieszała. Mamusia czerwoną wstążkę przy wózku wieszała, ale to dla ozdoby. No jeszcze przy tym lusterku w samochodzie, bo to myślała, że jakaś moda z zachodu przyszła czy coś. No, proszę. No. Widzę, czym chata bogata. Prawdziwa polska gościnność. A cukru? To już szkoda. Dla gości odłożyłem. No to niech mówi. Bo ja się z nigdy za mną nie przepadał, czego chcę. No, Sośkę chciałem zobaczyć. Porozmawiać jak ci ludzie na poziomie. Ja tam gadać nie lubię. O, słusznie, sąsiad, dobrze. Ja na ten przykład plotek to się bardzo obrzydzę. No, a nie tak jak ta sołtysowa, nie? Biega po wsi, każdą plotkę rozniesie. A ten jej to lepszy? A daj pan spokój, sąsiad, weź pan guślarz stary, jeden biega, pierdoła, bierze odczynia, ten rentę całą wydaje, bo to mu ktoś krowę ociotował, to mu ktoś źle życzył, a... No inny obgaduje. No, żebyś pan wiedział. Żaden się nie przyzna, że w takie pierdoły wierzy, ale... O, teraz znaleźć takiego jednego z drugim, co to do niej łazi, nie? To już... No. Młody jeszcze jesteś, to nie wiesz. Ale na własnej skórze się przekonasz, że każdy może cię oszukać. Każdy tak samo zakłamany. Każdy, aby żeby na złość tobie zrobić. Człowiek taki jak ty, my. Ty już nawet by z domu wychodzić nie mógł. No, a myślisz, sąsiad, że to nam dupy na wsi nie obrabiają? No. Co ty nie powiesz? To mnie też mówił? O każdym. Weźmy na ten przykład taką madziakową starą ze sklepu, nie? Mhm. Od rana biega, opowiada wszystkim, jak to ten wdowiec pokazi, tej dupiatej taki, wiesz, ten latał rano w niedzielę, do niej już dobijał się po wódkę. O.
Czekaj. Ja sobie golny jednego. Pogadamy jak ludzie, a nie jak te wieny we wsi. Cholera, jasna! A co? A, to przecież tego, nie ma się czym przejmować, sypnąć nie? Sypnąć przez lewe ramię. Sultania teraz to tego. Tania, nie tania, ja tam jedzenia marnować nie lubię. Sypnąć przez lewe ramię. To weź tę zmiotkę i rzuć. Sypnąć przez lewe ramię. Kurwa! To ho? No. To wodą trzeba przemyć. Jednak sól przynosi pewa. Sąsiad, a mogę sam? Solą nie ma żartu. Ja czytałem, że taki jeden tak sobie organizm za soli, że umarł. No ale przez oko sobie wsypywał. A bo to wiadomo? A, tylko żebyś nie oślep, bo to dopiero we wsi palucha nie wiem, nie wytykali. No ale spokojnie, sąsiad. Popieczę i przejdzie. U nas w domu babka, jak dzieciom co do oka wpadło, to oko polizała i językiem wszystko wyciągnęła. No, język delikatniejszy jak palec. Jak chcesz, to mogę polizać. I już mi przeszło, dziękuję bardzo. Nie ma co się wstydzić. Ale nie, trafię do wyjścia. Solo nie ma żartu. To młody odwiedza groby, już z nich na świat nie powróci. Niech więc dzieci i ojcowie idą w kościół z prośbą, z chlebem. Młodzi na drogi połowie zostaniem pod czystym niebem. Dobrze? Bardzo dobrze. To znaczy niedobrze. To znaczy lepiej, żeby nie było za dobrze. Bo widzisz, jeśli próby przebiegają w bardzo dobrej atmosferze, to może skutkować tym, że publiczność przywita nas na przedstawieniu po prostu grobowym milczeniem. Także lepiej uważać. No ale odważniej musisz. Odważniej z tekstem, z kostiumem, odważniej. Przecież to jest. Ta. Kochana. Teatr! Dzień dobry, pani sołtysowa. A, dzień dobry. Nikt we wsi mnie nie lubi. Obcych się nie lubi. I już. Wszyscy mówili, że gdybym z nią jechał, ale nie pojechałem. Sebastian, osiadł. Leź na pola pilnować, bo reskutem będzie wrócę. Cię pieruna! Ale zostaw termos, bo cię tylko spowolni. Racja, pszczoły przecież nie wypiją. Z kapustę będę ciął, będzie szybciej! Pszczoły może nie, ale jo. Kiedyś człowiek nie wierzył w całe to wariactwo, no ale nim przesiąkł. Nie ciągnie. A gdzie lecisz? Zbierzę się, a co? No chyba się mnie nie boisz. A co mam się bać? Co? Drugi raz nie dam się zrobić. A kto tu mówi o zrobieniu? Ja już znam te twoje sztuczki. No, tak nagadasz, że człowiek odchodzi przepełniony wyrzutami sumienia.
Jakie wyrzuty sumienia? Przecież taki młody, przystojny mężczyzna. Nie. Ja już sobie przemyślałem i uważam, że nie powinniśmy. Ty nie powinnaś. Z nikim, nawet w myślach. A co ja takiego robię? Ja do dzisiaj mam wyrzuty sumienia, ale ledwo się przed księdzem wyspowiadałem. Opowiedziałeś mu o wszystkim? Bez szczegółów, ale tak. No popatrz, to chłopina tajemnicy spowiedzi dochował, bo jakoś ani krzty popyt nie wzrósł. Nie wolno. Coś po lesie woła. Jutro pójdziemy na cmentarz. Ty swoim zwyczajem dumać, ja zdobić krzyżek kwiatam i majem. Mówią, że dzisiaj w nocy umarłych spotkamy. Ja ich nie znam. Ja własnej nie pamiętam mamy. Ty oczy w dzień masz słabe. Pragnąłbyś daremnie dawno widzianych ludzi rozeznać po ciemnie. I słuch masz słaby. Pomnisz? Dwie temu niedzielę zebrało się i krewnych, i sąsiadów wiele urodziny twe święcić. Tyś w milczeniu siedział. Nic nie słyszał. Nikomu nic nie odpowiedział. Za piątkę dzisiaj. A co tak skromniutko? Jakoś mnie się ostatnio pieniądze nie trzymają. Na głupoty żeś wydał, to teraz nie ma. Jakie głupoty? Listonosz nie przyszedł i rentę nie przyniósł. Ty mi tu, Sebastian, oczy nie mydl. Przyszedł, nie przyszedł. Mało żeś w tym miesiącu w sklepie wydał. To pewnie gdzieś indziej przepuścił. Tak. Gdzie ja tam wydaję? O, proszę. Ledwo 240 zł na sprawunki w tym miesiącu. Dla córki, bo musiałem zaoszczędzić. Ale przynajmniej długów nie masz. To ci mogę coś na zeszyt dać. A ja niczego nie potrzebuję. A tam nie potrzebuje. Każdy potrzebuje. Tylko się wstydzi powiedzieć. I nie tylko o tym mówimy, nie? Jutro zajdę, to więcej kupię. Tylko żebyś doszedł. Niech będzie pochwalony na wieki wieku. Widzę, że Sebastian częściej ze zmarłymi teraz obcuje niż z żywymi. Żonę odwiedziłem. Strasznie mnie sumienie gryzie, że ona tam. Aj, wielkie nieszczęście się stało. Ale dobrze, że córka ocalała z wypadku. Za to jedno Bogu dziękuję. Trzeba dziękować Panu Bogu, trzeba. Gdybym jej wtedy samej do miasta nie puścił, to nic by się nie stało. Ale nie ma co rozpamiętywać już. Piątek, 13, nawet w radiu mówili, żeby uważać. Ale 13 nie ma tu nic do rzeczy. Przez drugie.
Swoją drogą to piękny pogrzeb małżonka miała. No i pewnie sobie tam wymodliła jakieś dobre miejsce w niebie. Ja z pogrzebu nic nie pamiętam. Jak nie pamiętasz? Morze czarnych parasoli, krople deszczu rozbijające się o brzeg i te róże czerwone w drżących rękach. Nie do zapomnienia. A przy bramie taki nowy karawan spod igły z silnikiem 2.0. No, ale zmarłych nie wskrzesimy, a my musimy dalej żyć. I tak wszyscy mówią, że to wszystko moja wina. O, tam twoja wina. Daj spokój, to ludzie tak mówią. A ja to już znam ludzi. Katania się jeden. Bo ty byś z piekła nie wyjrzał. Bydlaku. Oma. Kamień niech poda. Weźmie i pada. A skąd wie, że tu kamień leży? Czary jakie czy co? Położyła, to leży. A po co wam ten kamień? Mało tu innych macie? Tamten kamień mówi. Mówi? Wyszeptał mi, że macie problem. A tam zaraz problem. A wy temu Sebastianowi to tak naprawdę pomagacie? Gdybym nie pomagała, to by nie przychodził. A kto go tam wie? Zrozpaczony jest to i może jakieś bzdury robi. Niech wejdzie i usiądzie i posłucha, co kamienie mają do powiedzenia. I tak dzień prawie cały minął. Zosia nie dzwoni. Trochę po wsi połaziłem. Zosia nie dzwoni. Złotych mam. Listonosz renty nie przyniósł, a 200 zł córce musiałem dać, bo do stolicy pojechała, studia zaczyna. I ta sól, i ten chłopak. Dobrze, wystarczy 20 zł. Ale teraz zostanę bez... Bez problemów. Teraz spluń. Ale nie przez lewe ramię. W rąbek mojej spódnicy. A jak spluniesz, trzeba potrzeć głowę. Ktoś to robił? Co? Ktoś to robił? Wielu! A teraz powtarzaj po mnie. Na psa urok. Na psa urok. Kota. Kota. Babę. Babę. I chłopa. I chłopa. Na psa urok. Kota. Baby i chłopa, na psa urok.
kota, baby i chłopa. Na psa urok kota, baby i chłopa. Na psa urok na kota, na baby i chłopa. Dobry sąsiad. Dobry. A tu widzę tego sąsiad coś od domu daleko. Ja? No, jakaś taka... spać nie mogłem. A. To tak jak mówisz, sąsiad tego, no. Ciepło, rzeczywiście. Tylko jakoś tak tego coś na burzę się zbiera, czy coś, nie? Jakby. No. Ale na spacer w sam raz. No. Tylko wiesz, sąsiad, tutaj to możesz tego, wiesz, jednego z drugim spotkać, co to, wiesz, naiwnego. No to co, to do tej idą tam, wiesz, tej... Wiesz. Aha, no, no. Tak, ale to... z naszej wioski to już dawno do niej nikt nie chodzi, nie? Daj pan spokój, sąsiad, co? Guślara głupia, nie? Co ona tam pomóc może komuś czymś tego, coś tam, nie? No. Tego. No, to... Także... Tego. No. No to jak to mówią, nie? No, no tego. Dobranoc. Chrystus rządzi. Niechaj Chrystus ochroni nas przed wszelakimi burzami i błyskawicami. On przeszedł przez ich środek pokoju. I wtedy słowo stało się ciałem. Odejście złe duchy, ponieważ lew pokolenia ludu z rodu Dawida zwyciężył. Święty Boże, święty, mocny, święty i nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Jeszcze te nocne koszmary. Jakbym nie miał się czego bać za dnia. Jakby problemów było mało na jawie. A one coraz bliżej. Twarz. Zęby. Nogi. Dokładnie. Jakbym miał umrzeć. Pochwalony, panie sołtys. Pochwalony. A co wy tak w polu stoicie sami?
A co? Bo jest tu i stać mogę. Doglądać. Doglądać? A co tu doglądasz tak cały dzień w polu? No kłos pełny. Pięknie dojrzewa. Szkoda, żeby mi go kto zmarnował. A tam się już tam wam nic nie zmarnuje. Jeden tu taki chodzi, to wszystko na zmarnowanie przeznaczy. Własną żonę zmarnował. A, no, tam, już tam. Już tam. Nie wolno tego człowieku mówić. A bo ty młody jesteś. Oczy to przesłonięte tymi amorami, emotikonami, erosami masz. Tylko ta Zośka ci w głowie. No ładna jest. To się podoba. Ładna? Ja to ci powiem. Nie to taka ładna, żadna taka ładna, jak ta twoja ładna, to mnie nie zaciągnęła. Nie do tej rodziny. Nie do tego człowieka. To no, tam sąsiad. Pan Sebastian może i swoje za uszami ma, ale w gruncie rzeczy bardzo dobry człowiek. Bardzo dobry człowiek. Nieszczęście, nie człowiek. Nieszczęście w ludzkiej skórze. Sąsiad. Co? Sąsiad. Co, sąsiad? Co, sąsiad? No. Wiesz pan, co sąsiad? Nie wiem, nie chcę wiedzieć. Idź pan stąd. Co pan idź? Pan zwalni pan stąd, pan idź pan. Sam pan jest nieszczęśny sąsiad. Ty jesteś nieszczęśny, idź tu z dworu, gówniarzu, bo ci... Co? To ty kasą i termosem ci rzuca. No. Głowiesz jeden mały, ty! No! Pępyć, widziałem jak świnie pasujesz! Dokąd to powiedziałem ci już, no! Dobry sąsiad! Przyszedłem zapytać, Zośka wróciła? Nie przez próg! A. Jutro wraca. A, no to super, super. No i tak jak ci mówię, tego sąsiad, że wziąłem, posłyszałem jak ten Władek tłumaczy tej swojej babie głupiej, że mówi nie zostawił jej ani dzieci ją wody w wannie, bo to musiał zobaczyć jak to korek wyciąga i ta cała woda z problemami spływa gdzieś tam, chętam w otchłań, cap głupi jeden, no. I teraz siedzi i ma wannę całą zawaloną woskiem. Ty, właśnie tak, a propos tego, czy ja mógłbym skorzystać. Korzystaj pan. No, dziękował. A u sąsiada też widzę woskiem zapaczkane. W burze się kąpałem. Ale prądu nie odłączyli. Jak my byli mali, w burze przy gromnicy się modliliśmy, żeby nic się nie stało. Tak po chrześcijańsku. A ty... Działa? Działa. Przecież burza tyle razy waliła we mnie, ani razu nie walnęło. A. No. No to tego, jak to mówią. No. No. Co taki sobie teraz może pomyśleć? Kawy nie chciał. O Zośkę wypytuje. Rzeczy przegląda. No już się tym wszystkim denerwuje. Żeby tylko uroku nie rzucił. No Jezusie, no nie dzwoni, no nie dzwoni, no. I już się martwię. I czuję, jak wrzody z nerwów mi rosną. A grabarz zaciera ręce. Grób kopie. Tylko Zosia bidulka sama. Nieporadna zostanie. Uważnie. Cukier się nie rozpuścił.
Znaczy się komuś podobam. Tylko komu? I po co teraz? Dzień dobry. Widzę, że mnie posłuchałaś. Odważnie. Ładnie. Bardzo odważnie. Pięknie. To na szczęście. To taki przesąd. No już wskakuj na scenę, zrobimy następny fragment sceny z księdzem. Z księdzem? A może lepiej z zakonnicami? W życiu. Trzy światy są z tymi zakonnicami. Ty sobie nawet nie wyobrażasz, ile może zepsuć taka kobitka w habicie. Właśnie chyba nie bardzo. No już. Dziady, część czwarta, strona 23. Ksiądz! Żeby ksiądz się tak żarliwie modlił, jak czyści to swoje autko, to by w parafii dużo mniej nieszczęścia było. A żeby siostra chociaż w połowie tak błyszczała jak te moje felgi, to ja bym może jakieś słowo sobie do serca wziął, a tak to... I proszę być na mszy jutro rano, bo kościelny zachorował i nie będzie miał kto tacy zebrać. A dokąd miałabym pójść? Nie wiem, no... Do teatru może? Do teatru to mnie kiedyś nie chcieli wpuścić. O, a to czego? A, bali się, że im siostra pecha przyniesie. Bardzo śmieszne. Dziady chciałam zobaczyć. Dziady? To niech siostra wyciągnie z tego jakieś wnioski. No. Kto nie zaznał goryczy na ziemi, ten nie zazna słodyczy i w niebie. A kto nie był ni razu człowiekiem, temu człowiek nic nie pomoże. Pyskate babsko. I takie nawet odczytane. Dziady. Te północne schadzki. Po cerkwiach, pustkach, lub ziemnych pieczarach. Pełen guślarstwa obrzęd świętokradzki, pospólstwo nasze w grubej utwierdza ciemnocie. Stąd dziwaczne powieści, zabobonów krocie, o nocnych duchach, upiorach i czarach. Bardzo ładnie. Tylko ty musisz to z większym przekonaniem powiedzieć. Nie masz pojęcia, jak wielu ludzi mocno w to wierzyło. Ty sobie tego na pewno nie potrafisz wyobrazić. Coś mi się zdaje, że jednak potrafię. Nie podnoś! Przydepnij. Człowiek sam w domu głupieje. Musi wyjść. Pomyśleć. Zmierzyć się jakoś z tym światem. Dzień dobry, pani sołtysowa. A, dzień dobry. Tu przynajmniej cisza. Nikt nikomu źle nie życzy. Aż by się chciało tu z tobą zostać. A oni mi wszyscy ciągle tłumaczą, że wśród żywych mam miejsce. A na co mi ci żywi? Jak nasza Zosia w mieście zamieszka.
A co tam u ciebie, co z domu? Myślałem, że ksiądz chce mnie zaprosić na plebanie, albo chociaż pod konfesjonał, podwieźć rozgrzeszenia u ziemi. Na plebanie, pod konfesjonał. Jakie ty tam możesz mieć grzechy, człowieku? No. A co to jest? Matka Boska. Mercedes, rozumiesz? Mercedes! Biała strzała, prawie 30 lat, słuchaj. Wszystkie części oryginalne, no. Ach, to piękne autko, prawda? Piękne. Pozazdrościć. No. Tylko nie zazdrościć. To nie grzesz lepiej, dobrze? A, chociaż tak... Tak zwyczajnie, po ludzku, to ja cię rozumiem, tak. O, i co? Wracał już? Ja ta nie widziała. Nie widziała, to na co ty patrzysz? A może mógłby dzisiaj wcześniej do domu wrócić? Ej, do domu wracaj, ogródka pilnować. A mnie zostaw. Pilnowanie mienia. Mógł wracać przez las. Mógł. Co on tam mógł, to jest jego prywatna sprawa. Może lepiej w to nie wnikajmy, dobrze? A co? Źle mi tutaj? A mi tu bardzo dobrze jest. Jak tam chcesz? Chcę, nie chcę, ale muszę. A ty co? Żadnej kanapki mi nie zrobiła? Kiełbasy z wędliniarni nie przyniosła. Ja tam dziada dokarmić nie będę. Nie będę, ale wieczorem pod kołderkę w parówkę i dwa jajeczka przyjdzie, tak? Zobaczymy! Pluchu! Ja nie będę ciepłego pił! No, pani mi da jeszcze tego żuru. A co tak skromniutko? Renta nie przyszła. To cię mówiłam, że ze mną otwarcie trzeba, a pan Sebastian taki nieśmiały. Jak trzeba, ja je ugotować mogę. A ja jeszcze mogę ugotować. To może i mnie by coś czasem ugotował? Dzień dobry. No to ja wszystko mam. Do widzenia. Z Bogiem. A ten to co? Czy znowu na zeszyt żebrać? Baby mu trzeba. Od co? Podać coś? Nie, ja tylko tak po dobre słowo przyszła. Tak. Zosią byłam. Dziewczyną z tej wioski. Imię moje u was głośne, że chociaż piękna. Nie chciałam za męścia. I 19 przeigrawszy wiosnę, umarłam. Nie znając troski. Ani... prawdziwego szczęścia. Żyłam na świecie, lecz... ach, nie dla świata. Myśl moja nazbyt skrzydlata nigdy na ziemskiej nie spoczęła błoni. Za lekkim zefirkiem goni, za muszką, za kraśnym wiankiem, za motylkiem, za barankiem. Ale nigdy za kochankiem. No i wzruszyłem się, kochana. Wzruszyłem się. Mi mówiła, że jak coś ci dolega, to przytul się mocno do drzewa. Da ci energię i od razu będziesz lepiej się czuła. A moja to mi mówiła, że jak codziennie rano przed progiem w domu posypię cukrem, to dobrobyt mnie będzie odwiedzał. A posypuję? A gdzie tam widzisz to cukru, szkoda?
Cześć. Długo czekasz? Nie, chwileczkę. Wyglądasz bardzo ciekawie. Tak? Dzięki. To co? Do taty czy do mnie? Wiesz co? To może lepiej do ciebie. Lepiej do mnie. Ty, Staszek kupił nowy traktor? Tak. Ale jaja! Może ci wleję. No, dobra. Już idzie. Ciekawe, co teraz porabia mój staruszek, nie? A co on tam może porabiać? Pewnie siedzi w chałupie, nie? No i ta kobieta w ogóle o tym zapomniała i przypomniała sobie dopiero następnego dnia. A w ogóle najlepsze w tym wszystkim... No to jest to, że ten koleś, ten co nas przygotowuje do egzaminu, to w ogóle jest tak strasznie podobny do mojego starego. No, na przykład wczoraj opowiadał nam, że aktor, jak idzie z domu do teatru, to w ogóle powinien unikać starszych kobiet, bo to może przynieść pecha. Ona, na przykład zakonnica na widowni może powodować, że aktor zapomni tekstu w czasie spektaklu. O, nie, czekaj, to jest najlepsze. Żółte róże wręczone aktorowi powodują śmierć przyjaciela. Najświętsza panienko. To w takim teatrze to chyba strasznie łatwo o śmierć, nie? Ojku, no gdyby tak w to wszystko wierzyć, no to tak. No, trumna na scenie też wróży śmierć. Pawie pióra powodują kłopoty i nieszczęście. Pecha przynoszą kostiumy w kolorze żółtym, zielonym... To ty się dobrze czujesz? No jakoś... Wiesz co, ja już pozmywam, wiesz? Cieszę się, że wróciłaś. Też się cieszę.
Wiesz, że od października będę wracać tylko w weekendy? To pewnie nie wszystkie. Wiem. Zajrzysz czasem do mojego ojca? Prędzej czy później i tak mnie przepędzi. Może się zmieni. Wiesz, no on boi się zostać sam. Śpimy. Wiesz, on po prostu wierzy w to, co wierzy większość. O tyle, że większość się z tym kryje. Mało pocieszające. No ale wiesz, nie jest w tym jedyny. Ty masz patrzeć, żeby tam nie chodził, a nie mówić mu, że inni też to robią. Ciemno. Noc jest. A co w nocy robią zakochani? Ci zmęczeni śpią. Dobranoc. A ci nie zmęczeni? Cierpią. Ręka. Dobranoc. Trzy noce. Jezu, jak ja będę wyglądał, jak wyjedzie na cały rok. Tato? No córeczko, no moja gołąbek to kocha. No siadaj. No nic się nie martw, przecież tata widzi, że cię wielkie miasto nie służy. Jezu, jak ty schudłaś. Tato, przecież mnie nie było 3 dni. Strach pomyśleć, co by było, gdyby cię dłużej nie było. No, ja gulasz nagotowałem. Oj, tato. Aj, tam pojemy to wszystko. Opowiesz? No, nie. Posiedź sobie. A tam w mieście to nikt źle ci nie życzył. Pod drabiną nie przechodziłaś.
Ale ty nie mówisz poważnie. Nie, no jedz. No pewnie, że poważnie. Ale gorące jeszcze. Ty spójrz tylko na mnie. Co? Chcesz, żeby tylko na ciebie w tym mieście ktoś uroku nie rzucił. Najlepiej od razu odpukać w niemalowane. Ty w ogóle wiesz, co to znaczy? No co no, pukasz w niemalowane, a nawet nie wiesz dlaczego. Mądrala. Na wszelki wypadek, jak się puka w niemalowane. Nie no, bo właśnie nasi przodkowie to pukali w drewnianą grobową deskę, żeby odstraszyć czyhającego na ludzką duszę diabła, a nie od tak sobie. Diabeł. Nie zaszkodzi, no, odpukać. Smaczne. Dziękuję. A ty lepiej nie chmal, bo jeszcze... Jak nie urok, to sraczka. Jak nic ktoś zauroczył. Thank you.